We wtorek w Starostwie odbyła się piąta sesja obecnej kadencji Rady Powiatu Tczewskiego. Rada przyjęła do realizacji kolejne uchwały dotyczące przekształceń placówek szkolnych. Zanim rozpoczęła się sesja, radni zapoznali się z nowym systemem elektronicznej obsługi głosowań. Nowością jest również transmisja sesji na żywo w internecie, dostępna poprzez stronę powiat.czew.pl. Sesję rozpoczęła seria pytań do starosty, które dotyczyły przedłożonego sprawozdania z działalności zarządu w ostatnim miesiącu. Radny Piotr Odyja pytał między innymi dlaczego zarząd powiatu negatywnie odniósł się do propozycji przejęcia wiaduktu w kulicach, pytał również o powód z Środków na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Następnie radni wysłuchali informacji dotyczącej odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Rada zapoznała się z raportem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Dyrektor tej placówki, Ewa Uzdowska, odpowiadała na pytania rajców. Podobnie było ze sprawozdaniem o kulturze i kulturze fizycznej. Do dyspozycji rady był dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Tomasz Tubiański. Rada głosowała nad dziesięcioma uchwałami. Połowę z nich przyjęto. Jednogłośnie do realizacji. W pięciu głosowaniach jeden radny wstrzymał się od głosu, pozostali byli za przyjęciem. Kilka uchwał dotyczyło przekazania zadań związanych z drogami gminom Gniew i Pelplin. Rada uchwaliła także niewielką korektę tegorocznego budżetu. Ponadto były uchwały regulujące sposób wygaszania klas zawodowych w dwóch tczewskich szkołach ponadpodstawowych. W innej uchwale określono zadania, na które przeznaczone będą środki, pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych. Troje radnych złożyło interpelacje. Stanisław Smoliński chce sprawdzić możliwość wybudowania miejsc parkingowych przy ulicy 30 Stycznia w okolicy cmentarza w Tczewie. Radna Alicja Gajewska zgłosiła potrzebę przekazania środków finansowych na projekt drogi rowerowej wzdłuż ulicy 30 Stycznia w Tczewie. Roman Małecki zwrócił uwagę na problem, że są apteki, które nie wywiązują się z obowiązku pełnienia dyżurów.